Witam państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem państwu o okolicznościach śmierci Heinricha Himmlera, wszechwładnego Reichspirera SS i prawej ręki Hitlera. Dowiecie się, dlaczego został on zamordowany i co było tego powodem. To historia, której nie ma nawet w historycznych opracowaniach. I dlatego właśnie. Warto ją poznać. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago. 10 maja 1945 roku. Sir Robert Lockhart z Departamentu Wywiadu Politycznego brytyjskiego Foreign Office rozpakował specjalną przesyłkę. W środku znajdował się poufny list sir Johna Willera Bennetta, swojego poprzednika. Willer Bennett pełnił teraz stanowisko szefa prestiżowego Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Był postacią bardzo ciekawą. Przez wiele lat był czynnym agentem brytyjskiego wywiadu i doradcą rządu brytyjskiego do spraw międzynarodowych. W latach 1927-1934 przebywał w Niemczech i był świadkiem dojścia do władzy Adolfa Hitlera. W czasie swojego pobytu w Niemczech Willer Bennett nawiązał wiele bliskich znajomości z przedstawicielami hitlerowskiej elity władzy. Jednym z nich był Franz von Papen, który po dojściu Hitlera do władzy został wicekanclerzem. Willer Bennett był więc człowiekiem dobrze zorientowanym w sprawach niemieckich. Z jego wiedzy korzystał Winston Churchill, z którym Willer Bennett pozostawał w przyjacielskich relacjach. Adresat jego listu: Sir Robert Lockhart. Dobrze wiedział, że nadawca listu jest człowiekiem dobrze poinformowanym i bardzo wpływowym. I dlatego właśnie czytał jego list z zaciekawieniem. Jego uwagę przykuł fragment, który brzmiał: Nie możemy pozwolić Himmlerowi na wystąpienie w jakimkolwiek przyszłym postępowaniu sądowym, lub aby został on przesłuchany przez Amerykanów. Dlatego będą musiały zostać podjęte kroki, aby wyeliminować go, skoro tylko wpadnie w nasze ręce. Lockhart zrozumiał, że za propozycją zlikwidowania Himmlera rzeczywiście stoją ważne powody. I tak rzeczywiście było. Jak napisał w swoim liście Willer Bennett, najważniejszym z nich było to, że Brytyjczycy przez wiele miesięcy prowadzili tajne negocjacje z Himmlerem w sprawie możliwego zakończenia wojny z trzecią rzeszą a to samo w sobie mogłoby ich kompromitować gdyby natomiast Himmler trafił w ręce amerykanów ci jak zaznaczył Willer Bennett w swoim liście na pewno szczegółowo by go przesłuchali i dowiedzieliby się o jego tajnych negocjacjach z brytyjczykami być może nawet Amerykanie wzięliby go na służbę i mieli z tego jeszcze więcej pożytku. Dla tak doświadczonego korsarza brytyjskiego wywiadu i dyplomaty, jakim był Lockhart, było więc jasne, że sprawa Himmlera musi zostać jak najszybciej rozwiązana. I to chyba w dokładnie taki sposób, w jaki zaproponował to Willer Bennett, autor listu, który otrzymał. Heinrich Himmler był obok Hitlera, najważniejszą postacią w strukturach państwowych III Rzeszy. Urodził się w Monachium w typowej rodzinie mieszczańskiej. Zanim został Reichspirerem SS, ministrem spraw wewnętrznych i prawą ręką Hitlera, przeszedł długą drogę. Będąc jeszcze chłopcem, Himmler chciał zostać wojskowym, ale z racji słabego zdrowia nie było mu to Pisane. W czasie studiów na Uniwersytecie Monachijskim wszedł w orbitę działalności narodowych socjalistów. W 1923 roku wstąpił do NSDAP i wziął nawet udział w nieudanym monachijskim puczu Hitlera. Ale po tym puczu NSDAP została zdelegalizowana przez władze Republiki Weimarskiej. A Hitler trafił do więzienia w Landsbergu. W rezultacie tego Himmler znalazł się na politycznym marginesie. Myślał wtedy o wyemigrowaniu z Niemiec, ale kilkanaście miesięcy później życie się do niego uśmiechnęło. Został zatrudniony w charakterze asystenta partyjnego i powoli zaczął się piąć w górę. Drabiny NSDAP. Jego poglądy zaczęły się też mocno radykalizować. Pomstował na Żydów, kapitalistów i bolszewików. W 1926 roku dostrzegł go sam Hitler, który rok wcześniej opuścił więzienie w Landsbergu i mianował Himmlera zastępcą dowódcy SS, swojej przybocznej gwardii. Trzy lata później Himmler został mianowany Reichspiürerem SS. Po paru latach uczynił z niej najważniejszą i największą formację bojową NSDAP. Gdy Hitler został kanclerzem, swoje dyrektywy i polecenia przekazywał najpierw Himmlerowi. Jego pozycja była wysoka. Himmlera obawiali się nawet partyjni konkurenci. Ale oprócz uznania Hitlera, Himmler miał pod swoimi rozkazami potężny aparat, w którym obok SS i SD była policja i wiele innych formacji. Himmlerowi podlegały również obozy koncentracyjne, a potem jeszcze żydowskie getta. To Himmler był odpowiedzialny za wszystkie zbrodnie w okupowanych krajach i za masową zagładę Żydów. I to on stał się prawdziwym uosobieniem polityki terroru i zbrodni hitlerowskiej III Rzeszy w czasie II wojny światowej. Ale Himmler, pomimo tego, że był najwierniejszym wykonawcą zbrodniczej polityki Hitlera, nawiązał również potajemne kontakty z Brytyjczykami i Sowietami. Miał go do tego namówić już w czerwcu 1942 roku Walter Schellenberg, szef wywiadu podległej Himmlerowi służby bezpieczeństwa, który dość wcześnie stracił wiarę w zwycięstwo Niemiec w tej wojnie. W rezultacie tego takie kontakty zostały przez Himmlera nawiązane. W obu przypadkach jego wysłannicy sądowali w ich trakcie. Możliwość zawarcia przez Trzecią Rzeszę separatystycznego pokoju. Powstaje jednak pytanie, dlaczego na nawiązanie takich tajnych negocjacji zgodzili się Churchill i Stalin? Otóż brytyjski premier w rozmowie z sir Andrew Cunningham, pierwszym lordem brytyjskiej admiralicji, Stwierdził, że jeśli takie tajne negocjacje miałyby rzeczywiście doprowadzić do zmniejszenia ludzkich strat w wojnie, gotów jest oszczędzić nawet samego Himmlera. Z kolei w przypadku Stalina jego przyzwolenie na nawiązanie tajnych negocjacji z wysłannikami Himmlera wynikało z rozczarowania postawą aliantów, którzy w ocenie sowieckiego dyktatora ociągali się w odciążeniu sowieckiego frontu, na co Stalin tak bardzo liczy. A poza tym sowiecki dyktator, wiedząc już o nawiązaniu przez ludzi Himmlera tajnych negocjacji z Brytyjczykami, Obawiał się, że ci ostatni mogą sami zawrzeć separatystyczny pokój z Niemcami, i dlatego Stalin wyraził zgodę na nawiązanie takich negocjacji z Himmlerem. Były one prowadzone przez pośredników obu stron w sowieckim kierowogradzie w czerwcu 1943 roku. Nie wiemy jednak, kiedy Sowieci ostatecznie je porzucili. Z kolei w przypadku Brytyjczyków te negocjacje były prowadzone przez wiele miesięcy, praktycznie do samego końca wojny. Na pewno trwały one jeszcze w kwietniu 1945 roku, gdy Himmler wyprowadził się już z Berlina i rezydował wówczas w północnej części Niemiec. Stamtąd, za pośrednictwem Schellenberga i hrabiego, Folke Bernadotte prowadził negocjacje z brytyjskim ambasadorem w Sztokholmie, Sir Wiktorem Maletem. Himmler negocjował z Brytyjczykami warunki, na jakich mogłaby skapitulować III Rzesza, ale tylko na Zachodzie. Liczył przy tym, że dzięki tym negocjacjom sam uratuje swoje życie. Ale w maju 1945 roku, po tym jak Trzecia Rzesza została ostatecznie pokonana, negocjacji z Himmlerem zaczął panicznie bać się Churchill. Po przeczytaniu listu Lockhart odpisał Willerowi Bennettowi, że podziela jego zdanie i że do sprawy zlikwidowania Himmlera zostanie oddelegowany Mr. Leonard St. Kalir Ingrams, który w brytyjskim kierownictwie operacji specjalnych, które zajmowało się dywersją i sabotażem, był specem od mokrej roboty. Tam, gdzie w połowie maja 1945 roku przebywał Himmler, operowała już wówczas brytyjska Druga Armia. Nie było więc problemu, aby taką operację technicznie zorganizować. 21 maja 1945 roku dowódca brytyjskiej Drugiej Armii generał Miles Dempsey. Przeprowadził inspekcję obozu dla zatrzymanych niemieckich jeńców w Timkę w Dolnej w Saksonii. I dokładnie tego samego dnia do obozu w Timkę trafił Himmler ze swoimi ochroniarzami Heinzem Macherem i Wernerem Grotmanem. Ale dopiero 23 maja miano Himmlera rozpozna. Gdy go dokładnie przeszukano, znaleziono przy nim list adresowany do brytyjskiego marszałka Bernarda Montgomery'ego i ampułkę z cyjankiem, którą przekazano szefowi wywiadu drugiej armii, pułkownikowi Michaelowi Marfiemu. Przeprowadzono również z Himmlerem krótką rozmowę, po której zawieziono go do Lineburga tam został umieszczony w specjalnie przygotowanej do tego celu przez pułkownika Marfiego kamienicy tam też miał zostać szczegółowo zbadany przez brytyjskiego lekarza i w czasie tego badania Himmler miał rzekomo przegryźć ampułkę z cyjankiem której od paru godzin już nie miał Niemożliwe, aby Himmler posiadał drugą ampułkę z cyjankiem, ponieważ przeszukanie, jakie wcześniej dokonane zostało u niego, było bardzo drobiazgowe, włącznie z jamą ustną, w której, jak potem oficjalnie twierdzono, miał ukrywać ampułkę z cyjankiem. W każdym razie, w nocy z 23 na 24 maja 1945 roku Bruce Lockhart Otrzymał z Bremy zaszyfrowany telegram, sygnowany przez niejakiego Mr. Tomasa, o następującej treści. Z powodzeniem przejęliśmy H.H. ostatniej nocy w Lineburgu, zanim mógł on zostać przesłuchany. Według instrukcji podjęto akcję, aby uciszyć go na zawsze. Wydałem rozkazy, aby moja obecność w Lineburgu nie została w żaden sposób zarejestrowana. Możemy zakonkludować, że problem HH jest zakończony. Po przeczytaniu tego telegramu, Lockhart naniósł na nim krótką adnotację. Kopia dla PM, czyli Prime Ministra, którym, jak wiemy, był wtedy Winston Churchill. Nadawcą tego telegramu był nie kto inny jak Leonard St. Kalir Ingrams, który na czas operacji stał się misterem Thomasem. Ingrams miał zadbać również o udostępnienie brytyjskiej prasie zdjęcia martwego Himmlera po jego rzekomej samobójczej śmierci, której w rzeczywistości nigdy nie było. Zresztą, gdyby Himmler chciał popełnić samobójstwo, zapewne zrobiłby to wcześniej, zanim jeszcze trafił w ręce Brytyjczyków. Ale... Himmler nie zamierzał się wcale otruć. Chciał oddać się w ręce aliantów i złożyć przed nimi obszerne zeznania, a miał wiele do powiedzenia. Po cichu liczył na to, że te zeznania uratują jego życie. Był jednak w błędzie. Został skrytobójczo zamordowany przez Ingramsa i jego pomocników. Przypuszczalnie zatkali oni Himlerowi nos po to, aby otworzyć mu usta, a potem włożyć do nich ampułkę z cyjankiem, tą samą, którą mu wcześniej odebrano. Przy okazji tego napastnicy złamali Himlerowi nos, co można zresztą dostrzec na jego pośmiertnym zdjęciu ujawnionym w brytyjskiej prasie. W każdym razie, 27 maja 1945 roku brytyjski minister informacji Brendan Bracken napisał do ministra gospodarki wojennej lorda Selborna, że konieczne jest, abyśmy utrzymali blokadę informacyjną odnośnie rzeczywistych okoliczności zgonu tego jednego z najgorszych ludzi. Jak podkreślił Bracken, Jestem pewien, że gdyby doszło do publicznej wiadomości, że dołożyliśmy ręki do zgonu tego człowieka, miałoby to niszczące reperkusje dla naszego kraju. Jestem też pewien, że ten incydent skomplikowałby nasze stosunki z Amerykanami. Tyle dzisiaj możemy powiedzieć o prawdziwych okolicznościach śmierci Heinricha Himmlera. Najważniejszej postaci w hitlerowskiej machinie terroru. Ale fragmenty zacytowanych przeze mnie dokumentu w zupełności wystarczają do wykazania tego, że brytyjski rząd w maju 1945 roku nakazał zamordować Himmlera. Reszta dokumentów archiwalnych w tej sprawie. W tym raporty z przebiegu operacji uśmiercenia Himmlera. Jeśli w ogóle istnieją, to z pewnością zostały utajnione i nie ma zbyt wielkich szans na to, aby komukolwiek udało się do nich dotrzeć. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr. Jaskiernia oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez patronaj, Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając Podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając Wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się wam Mój film udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękujemy.